Cześć Michał. Cześć Paweł. Dotarłem ostatnio do informacji, a się dotarłem, to raczej informacja dotarła do mnie, że w przypadku dotacji do stacji ładowania... Szybkich. Wiem, do czego zmierzasz. Wiem, dokąd chcesz dotrzeć. Cieszę się bardzo, ale nie wszyscy są tacy... Dociekliwi jak ty. Dość sprytni jak ty. Mianowicie przy dotacjach do szybkich stacji ładowania warunek NFOŚ-u jest taki, że płatność dokonywana na tej stacji nie może być realizowana przez aplikację mobilną, tylko i wyłącznie. I chciałbym, żebyś się do tego odniósł, to po pierwsze, a po drugie, czy taki zapis, tak szczerze mówiąc, nie bije bezpośrednio w takie firmy jak wy, jak Elocity? Nie, wręcz, no nie chciałbym powiedzieć wręcz przeciwnie, ale tak faktycznie jest. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie płatności, bo dotyczy też płatności bez rejestracji. Czyli nie musisz mieć raz aplikacji, dwa, nie musisz się rejestrować w tej aplikacji, no to jest oczywiste, i podpinać karty. Czyli chodzi o to, żeby stacje były wyposażone w terminal płatniczy, tak? Tak. Chodzi o to, żeby stacje były wyposażone w terminal płatniczy. I moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie dla tych wszystkich użytkowników, którzy akurat w danej sieci chcą się ładować jednorazowo, albo robią to sporadycznie, albo nie chcą używać aplikacji mobilnych, albo dla klientów roamingowych. Z drugiej strony dla mnie ten terminal płatniczy jest trochę właśnie konkurencją dla tych klientów, którzy przyjeżdżają z zagranicy roamingowo, chyba że korzystają z kart flotowych i rozliczają to inaczej. Czemu konkurencją? Ponieważ nie mogą się ładować z nie mogą płacić kartami, które posiadają? Nie, no bo jeżeli się okaże, że na przykład płatność bezpośrednia za ładowanie z wykorzystaniem terminala płatniczego będzie tańsza niż płatność z wykorzystaniem swojego rozwiązania, którego korzystają, nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, no to pewnie skorzystają z tej płatności kartą. Pod warunkiem, że jest taka możliwość. Pod warunkiem, że będzie taka możliwość. Jest taki wymóg, no taka możliwość będzie. A jak do tego podchodzą dzisiaj inwestorzy? Czy to jest dla nich fajny zapis, czy nie? Czy to jest problematyczne, czy nie? Bo dzisiaj to jest tak, że zaczynają się pojawiać te stacje DC z terminalami, ale nie wszystkie. Czy one w związku z tym są droższe? Czy to powoduje jakiekolwiek trudności? No gdybyś tak, byśmy chcieli przejść przez ten proces. To tak szybciutko. Czy to jest droższe? No jest droższe o terminal. Czy stacja wbudowana w dany terminal to jest dobry pomysł? Nie stacja, tylko terminal w terminal stację, tak. Czy to jest dobry pomysł? Tak, kluczową kwestią jest sposób integracji ze stacją albo z systemem. Czy gdyby, pewnie zaraz mnie zapytasz, czy Elocity będzie gotowe na to? Tak, będzie gotowe. Czy gdyby nie było tego zapisu, też by było gotowe? Tak, też by było gotowe. Natomiast no, trzeba to zrobić z głową tak, żeby takie rozwiązanie było uniwersalne. Ale to co mówisz, to brzmi tak, jakby z twojego punktu widzenia to kompletnie nic nie zmieniało. Nie było żadnym... Nie, rozszerza tylko grono klientów i nosi i przynosi pewną wygodę użytkownikom, którzy chcą korzystać z płatności kartowych, a nie z płatności za pomocą aplikacji. Ja czy wiesz, żeby była jasność, mnie się to podoba. Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem tego, bo uważam, że to jest jakby kolejna możliwość płatności. Każdy będzie sobie decydował, w jaki sposób chce to zrobić. Bardziej interesuje mnie, dlaczego akurat teraz? Czemu w tych pierwszych stacjach na przykład to nie było konieczne? Czemu to jest regulowane jakimkolwiek zapisem ze względu na dotacje? Dotacje, wymóg Unii Europejskiej też się podobno taki pojawił, z drugiej strony coraz bardziej dojrzały rynek, który szuka nowych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, kiedyś też nie było płatności kartą na przykład za bilety w tramwajach, a teraz już terminal w tramwaju jest, czy w autobusie. Czyli to jest jakby naturalny proces rozwoju rynku. Usługi tak? robią się coraz bardziej popularne i dotarcie do płatności za te usługi też ma być coraz bardziej popularne. Cały czas możliwość płatności aplikacją zostaje, natomiast... Jak najbardziej tak, no ma jedno... Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego. Jedno ma zalety i wady, i drugie ma zalety i wady. Jak płacisz... Pomówmy o nich. Okej, płacisz kartą płatniczą, podchodzisz do terminala, mówisz, chciałbym się załadować na ładowarce port A za 50 zł. Przykładasz kartę, 50 zł jest zarezerwowane.
ładujesz się na 50 zł, ale źle obliczyłeś, a chciałeś za 70, no to naładowałeś się za 50. Nie wiesz kompletnie nic, co się dzieje z ładowaniem, chyba że masz dostęp do swojego samochodu poprzez aplikację, no to widzisz, ile tego prądu przybywa. W przypadku aplikacji mobilnej, no to widzisz, jak ten postęp ładowania jest realizowany, ile cię to kosztuje na bieżąco, kiedy to ładowanie się skończyło z tej aplikacji ładowania. Cieszę się, że tu powiedziałeś, bo tu dotykamy bardzo fajnej rzeczy. Czy w związku z tym, jeżeli będę dokonywał płatności kartą, to historii tego ładowania w aplikacji raczej nie będę miał, prawda? Czy będę tak, miał? Nie będziesz miał. No i to chyba też warto by było z pozycji użytkownika sobie rozważyć, co jest ważniejsze. Ja, wiesz, ja kocham dane, kocham statystyki, kocham liczby, lubię na te wykresy, mimo że nie zawsze one coś fajnego przynoszą i wnoszą, ale lubię popatrzeć, wiedzieć i tak dalej. Wiesz. Więc jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że będziemy, nagle podjedziemy gdzieś się naładować w jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście apki nie mamy, jest w danej sieci, a jest tylko karta, to pewnie tego nie zobaczymy. Tak, ostatnio szybko chciałem się podładować tutaj w Warszawie, podjechałem do huba, gdzie jest płatność tylko kartą, no i to szybko, takie szybko nie było. Ładowanie, o ile ładowanie było szybko, to przejście przez ten proces płatności był... Mówisz o, bądźmy, o EKN-ie, tu w OHUBie, tak? Tak, i faktycznie jest teraz też możliwość płatności aplikacją bodajże. Słuchaj, ale wiesz, ale to jakby było zimno, padał śnieg, ja musiałem wklepać jeszcze adres e-mail, żebym dostał paragon. Ale wiesz co, bo mówisz dokładnie prawie o tym samym, o czym napisał na LinkedInie Adam Dudkowski, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, czy siadam. I on to świetnie opisał. Napisał, że dotąd wiele osób zarzucało, że nie możemy płacić kartą, tylko trzeba mieć jakieś aplikacje. No więc tak, on podjechał w nocy, gdzie było zimno, gdzie chyba jeszcze tam padało, czy mocno wiało i okazało się, że tu płatność kartą miała być tak fajna i tak szybka, a to tak jak powiedziałeś, to jest proces, bo trzeba wybrać zadeklarowaną kwotę. Ale... I to jest okej, okay, to jest fajne. I to jest okej, okay, ale potem trzeba jeszcze wybrać, która stacja. I to też jest okej. Okay. Wystukać ten swój adres mailowy. No i to zabiera trochę czasu. No tak, bo to trzeba tam jak się wklepać spieszysz, i tak dalej. Wiesz, to nie jest, bo wiesz, bo żeby nie było tak, że my szukamy dziury w całym. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt, że w tym wypadku podłączenie kabla i uruchomienie aplikacji, naciśnięcie przycisku ładuj byłoby znacznie szybsze niż ta wycieczka do tego automatu. I o ile jesteś na wakacjach i się nie śpieszysz, albo pracujesz w tym miejscu i możesz sobie na to pozwolić, no to w ogóle nie ma o czym mówić. I to jest bardzo wygodne, ale jak się śpieszysz i gdzieś tam jeszcze leje, jest zimno, to wolałbym z aplikacji. A czy szacujecie, czy prowadzicie jakieś prognozy, jeżeli już stacja, które będą objęte waszym systemem, waszą siecią, jak myślisz, znaczna część będzie dokonywała płatności kartą, czy to będą póki, no bo jakieś musicie prowadzić szacunki, czy to raczej marginalne liczby? Czas pokaże, nie jestem w stanie. Ale nawet nie szacujecie nic w ten sposób? Nie, czas pokaże, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zresztą mamy też inne pomysły na płatności, albo na przekierowanie tego, nie, jeszcze nie. Więc poczekaj, bo to jeszcze dopracowujemy jakby strategię z różnymi partnerami budowy tego typu rozwiązań, więc nawet jeszcze nie tyle chodzi o tajemnice rozwiązania, tylko o pewne szczegóły techniczne i interfejsu użytkownika, powiedzmy. Generalnie, znaczy, wiesz, często się właśnie pojawiają takie komentarze, że operatorom, takim jak Locity czy innym, nie zależy na wdrożeniu karty FIP. Widziałem, bo prowizja odpadnie. O, prowizja odpadnie. Zależy nam na wdrożeniu płatności kartą. Zależy nam też, żeby to przygotować z głową, żeby był jeden dostawca usług ładowania, który jest odpowiedzialny za transakcję. Bo wyobraź sobie dzisiaj, że prywatny inwestor kupuje stację ładowania z terminalem. Patrz, bo jeżeli to jest EKN, to wszystko jest proste. Jeden dostawca usług ładowania, czy płacisz kartą, czy płacisz aplikacją, no to nie ma znaczenia. No ale kupuje teraz ktoś taką stację i teraz tak, musi po pierwsze wypełnić te papiery wszystkie do terminala, stać się QR-em i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze ma tutaj aplikację i tak trochę rozdwojenie jaźni. A ja bym chciał dostarczyć kompletny serwis do klienta, żeby faktycznie to wyglądało tak jak dzisiaj, że stawiasz stację, pyk, aha, i ona działa. Zmierzasz do tego, że tak jak obecnie jest wszystko po waszej stronie, to tak jak w stacjach będzie terminal płatniczy, czyli też całość tego procesu ma się odbywać po waszej stronie. No chyba, że klient sobie zażyczy inaczej, bo jest do tego przygotowany. On na końcu was tylko fakturuje, tak? Tak, chyba, że jest do tego przygotowany, ale na dzisiaj trzeba to tak rozwiązać, żeby klient miał faktycznie kompletnie gotowe środowisko do tego, żeby rozpocząć świadczenie, czy rozpocząć działanie tej stacji ładowania. W takim razie, czy już pojawiają się pierwsze tego typu stacje w systemie Locity, czy właśnie inwestorzy już je kupili, czy jeszcze to jesteśmy przed? My jesteśmy w trakcie integracji w różnych modelach z kilkoma inwestorami,
którzy już mają z tyłu głowy te stacje z terminalami kart płatniczych i czekamy sobie na integrację, zrobimy to pewnie fazowo, czy najpierw uruchomimy normalne usługi, potem dodamy do tego terminal kart płatniczych. No dobrze, to teraz pomówmy chociaż przez moment o konkurencji szanownej waszej. Mam na myśli Greenway, bo akurat to widziałem. Widziałem kilka stacji, nawet miałem okazję się ładować na nich, które już są wyposażone w terminale, ale te terminale jeszcze nie działają. Czemu to się tak dzieje? Masz taką wiedzę? Nie mam takiej wiedzy. No myślę, że też jest kwestia po prostu oprogramowania tego terminala. A w takim razie jeszcze inaczej zapytam, czy jeżeli jest stacja z dotacją dotowana przez NFOŚ, można ją odpalić bez uruchomienia właśnie terminala i tej całej procedury, papierologii i tak dalej, czy to jest raczej niewskazane? Pewnie, jeżeli ma być terminal, to jest wymóg, żeby ta stacja była. Technicznie pewnie to się da, tak. Formalnie niekoniecznie. No formalnie tak, trzeba potwierdzić to, czy taka stacja nawet czasowo może być warunkowo uruchomiona, po to, żeby potem ten terminal dointegrować albo skonfigurować pod konkretnego usługodawcę. Tak. Dobra, no to jeszcze... Wiesz, bo sam terminal to jest tylko i wyłącznie... Płatność. Czytnik. No tak, no jeszcze I do tego trzeba, tak. Do tego trzeba dołożyć pewne usługi, które choćby jakby ogarniają, mówiąc potocznie, te usługi finansowe płatności. Kiedyś wspominałeś, pamiętam, w jednym z naszych poprzednich odcinków o tym, że być może, jeżeli ja nic nie pomyliłem, jeżeli tak to mnie popraw, naprostuj, że jeszcze w tym roku być może będzie możliwa usługa u was Plug and Charge, prawda? To czy pomyliłem, czy zagalopowałem się trochę? Nie, no dlaczego? No jeżeli to jest związane z OCPP 2.0.1, rozmawialiśmy. Jeżeli, no tak, jeżeli takie stacje się pojawią, to pewnie będziemy, jeżeli ten sterownik zacznie być montowany w stacjach, to... Zmierzam do tego, że to rozwiązanie to moim zdaniem kompletnie zabije ideę płacenia kart, bo komu się będzie chciało, wiesz. Ale wiesz, znowu to są ci klienci roamingowi, jeżeli ktoś przyjedzie, nie wiem, z Niemiec, Berlina do Szczecina i będzie miał stację z płatnością kartą i będzie wiedział, że robi to raz czy dwa razy w roku, no to nie będzie się nigdzie rejestrował, po prostu powie 20 euro. Kompletnie teraz o tym nie pomyślałem, ale tak, to prawda, no bo wraz z rozwojem elektromobilności większą liczbą elektryków, przecież tych samochodów będzie coraz więcej i masz rację, no podróżując po świecie, no nie będziemy z każdego kraju aplikacji ściągać. Wiesz, z mojej perspektywy dzisiaj terminal kart płatniczych nie jest niczym złym, nie jest jakimś zaprzeczeniem tego, co do tej pory robimy, czy wywróceniem strategii. Ja się bardzo cieszę, że to mówisz, bo to wam zarzucano. Firm, które budują czy zarządzają stacjami ładowania. Broń Boże, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dołożenie nowego kanału, powiedzmy, akceptacji płatności i dla niektórych klientów, którzy tego oczekują, ułatwienia dostępu do zakupu usług ładowania. Wyobraź sobie, że są tacy klienci, którzy mieszkają, używają samochodu elektrycznego. Zresztą podobnie jak używali samochodu spalinowego do tego, żeby jeździć wokół komina, jak to się mówi przysłowiowo. I raz na dwa razy do roku wyjeżdżają gdzieś dalej i wtedy oni nie muszą się rejestrować, będą mieli terminal kart płatniczy, zapłacą, a w domu się ładują z prądu z przysłowiowego dachu z fotowoltaiki. Naprawdę dla nich to będzie wygodne i o to chodzi. To ja już może popuszczę swoje wodze fantazji. Czy uważasz, że może być taka sytuacja, czy ona będzie niedopuszczalna na przykład przez prawo, nie wiem, ja pytam, to odpowiadasz, że płatność kartą w terminalu może być droższa, czyli stawki będą nieco wyższe, niż gdybyśmy na tej samej stacji naładowali się za pośrednictwem aplikacji? Czy to jest kompletnie nieuczciwa praktyka i coś takiego nie może mieć miejsca? Nie mam pojęcia, wiesz, no to wszystko zależy od strategii dostępu czy sprzedaży od właściciela stacji. To nawet niekoniecznie musi być drożej w taki sposób widoczny, ale może być w sposób niewidoczny. Jak masz kartę jakąś flotową, no to tankujesz się za niższą stawkę niż masz na pylonie, tak? Masz rację, i to jest oczywiste, tak, więc to nie musi być, cena nie musi być komunikowana, tak. No, ciekaw jest, fajne czasy przed nami. Bo może być tak, że na przykład klient z aplikacją dostanie procent rabatu i wcale nie będzie... Będzie taniej, ale to nie będzie tak, że jednych klientów dyskryminujemy, bo taka praktyka byłaby faktycznie szkodliwa i prawdopodobnie niezgodna z prawem. No dobrze, no to ja bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. To jest właśnie też odpowiedź poniekąd dla naszych widzów, którzy niejednokrotnie w komentarzach zadawali to pytanie, kiedy te płatności kartą, czyli one już się zbliżają. Zbliżają. Tylko DC, prawda? Czy w ogóle pojawia się taka historia, żeby na AC też można było płacić kartą, czy to się w ogóle nie opłaca?
Myślę, z punktu widzenia inwestycyjnego. Wiesz, myślę, że teraz działasz trochę na swoją szkodę, bo myślę, że w maju będziemy mogli na ten temat nakręcić cały odcinek i o C, i o DC. Na swoją szkodę. Słyszycie? Zabierasz sobie temat. Słyszycie? Wiesz, zabierasz sobie temat. Cześć, Michał. Cześć, Paweł.